Antony dłubie przy silniku i chciał, żebym mu nie przeszkadzała. Posłuchałam. Wybieram się do St. Michael Mount, niedaleko Penzance. Idę pieszo z portu w Newlyn do Penzance. Zobaczcie, jak wygląda moje przechodzenie przez ulicę w Anglii. Prawo, lewo, znowu prawo, znowu lewo. Może jeszcze coś jedzie za mną? Trudno mi się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego. Mój cel. A tam jest Newlyn. St. Michael Mount jest wyspą, którą łączy z lądem grobla o długości 366 metrów. To by się dało nawet wpław przepłynąć. Tylko że woda zimna. Chociaż nie dla wszystkich najwyraźniej. Widok zapierający dech. Drogi jednak nie widać. Jak się tam dostać? Pieszo. A spróbuję. Może to tylko tak wygląda. Może pójdę pieszo. O, panie. Dobra. Za 2 funty dowiozą mnie na miejsce. Jest tu mała marina. Ale nie wygląda na ogólnodostępną. To teraz z buta. Do kasy. Bilet 10 funtów. Dróżka z tej strony wygląda obiecująco. Wyspa była ośrodkiem religijnym od wczesnego średniowiecza i miejscem kultu Michała Archanioła. Michael oznacza któż jak Bóg. Gdzieś tam... Zacumowaliśmy. Niestety dzieci za mną łażą. A z góry cudny widok na zatokę i dalej na Atlantyk. Zwiedzanie zamku w cenie biletu. Ciekawostką jest, że zamek jest w rękach tej samej rodziny od XVII wieku. Jak to jest mieć taki widok z okna? W dole ogród, niestety jeszcze zamknięty dla zwiedzających. I zegar słoneczny, czas się zgadza. W dzień, a w nocy spać. Gdzieś tam jest podziemna kolej, która nadal służy do transportu towarów z portu do zamku. Niestety niedostępna publicznie. Czas iść do Michała Archanioła. To mój ulubiony święty. Dużo mu zawdzięczam. Cieszę się, że mogę być jego gościem. Dzień dobry.
Pisze ogromne serce. To taka zagadka dla turystów. Gdzie ono jest? No gdzie ono jest? A tutaj przecież. Zamierzam tam przejść. Za pół godziny będzie odpływ. I można przejść na Bosaka. Albo lepiej w butach, zimna tam woda. Czyż to nie fascynujące chodzić sobie po drodze, która za godzinę zniknie? Stały grunt, stały na chwilę i woda wokół. Chodzę sobie po dnie morza, jak po księżycu. Za dzień. Dziękuję za tę chwilę uwagi. Kto jeszcze tego nie zrobił, proszę o zasubskrybowanie. No to do środy. Pa!